Przed Sejmem przysięgę złożył dziś prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Przysięgam uroczyście. Przysięga złożona w Sejmie inauguruje drugą kadencję profesora Adama Glapińskiego w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Opozycja postanowiła wykorzystać to wydarzenie do politycznego happeningu. Pojawiły się transparenty i okrzyki. A poseł Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira rozrzuciła w Sejmie imitację banknotów. Zarzuty pod adresem Adama Glapińskiego postanowili przypomnieć poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej i Paulina Henik-Kloska z Polski 2050. Polski nie stać na takiego prezesa, który tak się myli, który w tylu sprawach się mylił. Gigantyczny wzrost ras kredytów, topniejące w oczach oszczędności i widmo stagflacji. Ale tego widma prezes banku centralnego dziś nie dostrzega. Stagflacja to zjawisko wysokiej inflacji, której towarzyszy zastój w gospodarce. Adam Glapiński ocenia, że wzrost będzie niższy, ale nie spadnie do zera. Przekonuje też, że inflacja po tym, jak w najbliższych miesiącach osiągnie szczyt, zacznie się obniżać. W przyszłym roku gospodarka częściowo wchłonie przez system cen, system nowych kosztów, te szoki podażowe i te elementy wewnętrzne będą nabierały większej wagi. Z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego płynie przestroga, że zbyt silne schłodzenie gospodarki doprowadzi do bezrobocia, co może oznaczać ostrożność Rady Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji w sprawie podwyżki stóp procentowych. To główne narzędzie, po jakie dziś sięga bank centralny, chcąc tłumić inflację. I według premiera Mateusza Morawieckiego wysokie wskaźniki to nie wina Adama Glapińskiego. Czy prezes Glapiński jest winny inflacji w Wielkiej Brytanii? Czy jest winny największej inflacji w Niemczech od prawie 50 lat, w Stanach Zjednoczonych od 40 lat? Premier podtrzymuje, że inflacja ma charakter globalny i spora jej część to efekt podwyżek cen surowców związanych z wybuchem wojny i działaniami Rosji.